Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj zapraszam Was do Ewangelii Łukasza, do 10 rozdziału. Od 38 wersetu przeczytamy fragment z tej Ewangelii. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się o i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Każdego dnia stoimy przed dokonywaniem wyborów. Dokonujemy wyborów właściwych lub mniej właściwych, albo całkowicie złych. Ten fragment Bożego Słowa dzisiaj uczy nas, że kiedy nie możemy zrobić wszystkiego jednocześnie w swoim życiu, to wybierzmy to, co najważniejsze. Zobaczcie, jak ciężko nadać priorytet słuchaniu słów Pana Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie, gdy jest tak wiele rzeczy, które możemy zrobić w tym czasie. Pan Jezus w tym fragmencie nie mówi, że to jest złe, ale pokazuje właściwy wybór. Nie gania Marty, ale mówi, że Maria wybrała lepszą część. Marta była zmartwiona, zdenerwowana, nie wiedziała, w co ręce włożyć. Maria natomiast, spokojna, szczęśliwa, wsłuchiwała się w to, co mówi Pan Jezus. Prawda Bożego Słowa, jaka jest w tym fragmencie ujęta i jaką możemy wyciągnąć, to jest taka, że jeżeli czas z Panem nie będzie dla nas właściwym wyborem, to nasze życie będzie pełne niepokoju, zmartwień, zdenerwowania, takiego chaosu. Część, która nie będzie nam zabrana, mówi Pan Jezus, bo kiedy słuchamy, kiedy spędzamy czas z Panem Jezusem, to jest ta część, która nigdy przez nikogo nie zostanie nam zabrana. Jeżeli wybierasz czas z Panem, to możesz być pewny wiecznej społeczności z Nim. To, za czym gonimy dzisiaj, nie będzie trwało wiecznie. To przeminie. My ludzie jesteśmy jak mgła na tym świecie. I to wszystko, za czym dzisiaj ganiamy, to wszystko jak mgła przeminie w naszym życiu. Ale przebywanie w Bożej obecności, przebywanie z Panem, to będzie trwało na wieki. Przeczytaliśmy ten fragment Bożego Słowa i myślę, że w tej historii poznaliśmy to, jak ważne jest dokonanie i podejmowanie właściwych decyzji w naszym życiu. Perspektywa wyboru, jeżeli nie możemy zrobić wszystkiego, wybierzmy to, co najważniejsze, a więc słuchajmy słów Pana. Radości w Panu, do usłyszenia w poniedziałek w Słowie na Dobry Dzień, a już dzisiaj zapraszam Was na niedzielne nabożeństwo, na transmisję z naszego kościoła o 10:30 na YouTubie i na Facebooku. Radości w Panu.